Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji i dziś zajmiemy się nowym niszczycielem, który jest dostępny w agencji badawczej, to jest Commonwealthowy Vampir 2, czyli po prostu nieco pozmieniany Daring. Ale zmiany są na tyle istotne, że gameplay będzie się znacząco wydaje mi się różnił i zaraz sobie omówimy, czym te okręty się głównie różnią, a w czym są podobne, także zaczniemy sobie od różnic. I teraz tak, przeładowanie, wymaksowane przeładowanie na obu okrętach na Daringu wynosi 2,3 sekundy, na Vampirze mamy 2,1 sekundy. Pozostałe rzeczy, jeżeli chodzi o artylerię, to jest to samo. Ten sam zasięg, ta sama szansa na pożar, praktycznie wszystko identycznie. Niczym się to konkretnie nie różni. Jeżeli chodzi o uzbrojenie torpedowe, to tu już się zaczynają porządne różnice, gdyż Daring ma dwie pięciorurowe wyrzutnie, te torpedy mają 10 km zasięgu, Vampir ma jedną wyrzutnię o zasięgu kilometrów 12. No i tutaj alfa torped jest większa na tej pojedynczej wyrzutni, gdyż wynosi ona 19,5 tysiąca. Na Daringu to jest niespełna 17 tysięcy. Co więcej, teraz już jest naprawdę ciekawie, gdyż oba okręty mają dym i mają hydro, ale biorąc pod uwagę to, jaki dym i hydro znajduje się na Vampirze, w zasadzie można już określić rolę, jaką ten okręt będzie spełniał w bitwie. Hydro na Daringu wykrywa torpedy i okręty z 3 km. Jeżeli chodzi o hydro na Vampirze, to tutaj wykrywanie okrętów to jest 5 km, a torpedy 3,5. Także tutaj Daringowe hydro to jest takie stricte defensywne, a tutaj mamy hydro na 5 km, także już jesteśmy coś w stanie dzięki temu zaatakować. Co więcej, Daring ma krótki brytyjski dym w dużej ilości ładunków, a Vampir ma dym kroczący, gdzie możemy na 1/4 prędkości się przemieszczać. Maksymalnie mamy tutaj 4 ładunki i przeciętnie czas działania tych materiałów eksploatacyjnych, mówię to już o Vampirze, tylko to jest 134,5 sekundy. Tutaj nie mam zamontowanego wszystkiego, co by czas działania wydłużało, ale jest też taki pewien feature tutaj. Otóż mamy 4 dymy i 4 razy hydro, jeżeli mamy na pokładzie nadzorcę z kapitanem, ale można ten czas działania tych materiałów eksploatacyjnych wydłużyć. Co ciekawe, oba te materiały przeładowują się dokładnie tyle samo, czyli 114 sekund, jeżeli oczywiście weźmiemy sobie wszystkie ulepszenia, sygnały i takie rzeczy. Ja wam to na końcu pokażę, jak to wygląda ten build u mnie i jak tego używać, żeby było w miarę skuteczne. Ta bitwa, którą tu oglądacie, to jest chyba jedna z pierwszych, o ile nie pierwsza bitwa na tym okręcie, ale taka w zasadzie najprzyjemniejsza dla oka, więc postanowiłem wam ją pokazać. Także na powtórce widzicie zasięg wykrywalności 6,1, ale teraz już jest to zmienione i w tym buildzie, którego używam, mamy 5,8 km z powierzchni, a z powietrza 2,7. Jeżeli chodzi o Daringa, to ta wykrywalność jest niewiele większa, bo z powierzchni to jest równe 6, a z powietrza 2,8, także tu się dużo nie różni, ale 200 metrów na powierzchni to jest już istotna różnica na tym tierze. I teraz tak, czy ten okręt jest warty zakupu? Na początku myślałem sobie, a taki po prostu Daring lekko pozmieniany, chyba nie warto, bo to jest jednak agencja badawcza, 55 tysięcy punktów, to trzeba troszeczkę tego przegrindować albo trochę free expa zachomikować. A odnośnie free expa powiem wam na koniec takiego protipa jeszcze. Otóż tak, mając w tej chwili na pokładzie kapitana z RPF-em, mając tutaj kroczący dym, który trwa bardzo długo, do tego mamy hydro, które trwa również niezwykle długo i jest spoko, jeżeli mówimy o zasięgu, bo 5 km wykrywania okrętów to już coś tam można zrobić, nie? 3,5 na torpedy to też można uciec, zwłaszcza, że Vampir ma takie same przyspieszenie jak Daring, czyli dosyć szybko rusza do przodu. I tutaj będziemy mieli nieco ułatwione zadanie, jeżeli chodzi o wymijanie torped. I teraz tak, kapitana jeszcze tutaj do końca nie zrobiłem. Na razie omawiam tylko takie ogólne cechy okrętu. Największy minus Vampira to jest, wydaje mi się, jego obrona przeciwlotnicza, bo tutaj ten dym się przeładowuje prawie 2 minuty. I jeżeli w tym czasie zdecyduje się nas zaatakować lotniskowiec, to nasza pelotka nas za mocno nie obroni, ani jego za bardzo nie zniechęci do tego, żeby nas tłuc. Oczywiście możemy się w tym dymie schować i kroczącym sobie tam tym dymkiem gdzieś po kapie jeździć i tłuc dedeki jak nam wpłyną, ale kluczowe, jeżeli chodzi o grę tym okrętem, kluczowe tutaj będzie, moi drodzy, to, żeby obserwować minimapę i patrzeć, kto z kim gdzie płynie,
bo jeżeli jesteśmy sobie w stanie poradzić z większością dedeków na tych tierach, no to wydaje mi się, że jedyna rozsądna kontra na ten okręt to jest albo Z-52, albo Smalant, ewentualnie jakiś dywizjon z radarem. I wtedy jesteśmy w czarnej dupie, także musimy po prostu patrzeć na to, kto gdzie z kim płynie. Jeżeli płynie jakiś osamotniony dedek, to jesteśmy w stanie spokojnie, bez większych problemów go zmielić, korzystając z hydro i kroczącego dymu, które czas działania mają bardzo zbliżony, a czas przeładowania identyczny. Jeszcze tutaj sobie porównam, czy 134,5 sekundy, 132 sekundy, no to tam mamy 2 sekundki różnicy, jeżeli chodzi o czas działania materiałów eksploatacyjnych i to jest nieduży problem. Dosyć istotny tutaj jest fakt, że Vampir nie ma naprawki. To nieco skraca jego żywotność, no ale tak długo działający dym, w którym możemy się poruszać, wydaje mi się, że w zupełności to rekompensuje. Jeżeli chodzi o różnice w torpedach, to mamy torpedy o w mniejszej ilości, ale o większym zasięgu. Prędkość jest taka sama, wszystko jest to samo, tyle że damage również jest większy. Przeładowują się dosyć długo, bo ja tutaj konfigurację zrobiłem taką bardziej artyleryjską. Do polowania na dedeki te torpedy to służą głównie do tego, żeby jak już się te dedeki wymorduje, to żeby móc sobie potem potorpedować pancerniczki albo gdzieś tam w dym sobie pyknąć sobie jakąś salwę. To jest taki uzbrojenie drugiego rzędu, bym powiedział. Ważna rzecz to jest też wysoka szansa na podpalenie, bo tak jak wspominałem na początku, Vampir ma czas przeładowania 2,1 sekundy w tej konfiguracji, którą wam tu zaproponuję, i szansa na podpalenie pociskami OB to jest, moi drodzy, 9%. To samo co na Daringu, można to podbić do 10%, jeżeli weźmiemy sobie pirotechnika, czy tam eksperta w wyburzaniu, jak kto woli jaką nazwę. Zasięg artylerii jest na obu okrętach identyczny, wynosi 12,8 i w sytuacji, kiedy mamy już opanowane kapy i pozostaje tylko plumkać sobie beztrosko damage, no to 13 prawie kilometrów na dedeku przy takim reloadzie wydaje mi się w zupełności wystarczające. Tutaj nie ma co się bawić w iwche, bo te pociski odnankowo burzące będą i tak w większości nam się kruszyły, a tracimy dosyć sporo, jeżeli chodzi o podpalenia. 9 czy 10% przy reloadzie 2,1 sekundy wydaje mi się optymalne, żeby przeciwnika palić. Oczywiście pepance też są nie w kij dmuchał, także trzeba pamiętać, że je mamy. Jak ktoś nam pokaże burtę, tam gdzie te pepance będą mogły penetrować, to wydaje mi się, że zdecydowanie warto się tutaj na tych typach amunicji zmieniać. Nie cały czas z obeczków z daleka, tylko jak ktoś nam się tutaj ładnie pokaże, zaraz będzie to zresztą widać na tym Yamato, które się tu zbliża, że pepance tłuką dosyć korzystnie, także warto ich używać. I teraz pojawia się pytanie, jak ten okręt ocenić, moi drodzy. To jest, no, nie każdemu taki gameplay będzie odpowiadał. Mi taki styl gry pasuje, ja bym chciał właśnie takie rzeczy robić, tylko że często kończy się to tak, że przeciwnik ma jakieś wsparcie, a my tego wsparcia nie mamy, także kluczowe będzie tu obserwowanie minimapy. I mimo tego, że to jest w zasadzie lekko zmieniony Daring, jest zmieniony, no, lekko, ale dosyć istotnie i wydaje mi się, że warto sobie ten okręt sprawić. Nie jestem pewien, czy on by się nadawał do bitew klanowych, bo klanówek dawno nie grałem, więc nie wiem, czym tam się pływa, a następny sezon będzie na dychach, z tego co pamiętamy. Ale na bitwy rankingowe wydaje mi się to dobra pozycja, 55 czy chyba 56 tysięcy punktów badawczych, nie pamiętam dokładnie, chyba coś koło tego. Trochę to zajmuje, ale można to wygrindować i okręt naprawdę będzie nam w stanie ładnie wyciągać bitwy ze względu na to, że będziemy na kapach tłuc dedeczki. To jest niezwykle istotna sprawa, bo jak dedeczki są zdechłe, to wtedy możemy sobie kapa przejąć i przeciwników albo torpedować, albo palić, albo jedno i drugie naraz. Spójrzcie, tu właśnie wchodzą już pepance teraz i tam po 1000-1500, nawet więcej, te salwy co chwilę wchodzą, bo przy takim reloadzie to jest dosyć krótki czas. No i tak, to już jest praktycznie końcówka bitwy. Tutaj puszczam sobie hydro. Przypominam, że bitwa, którą oglądacie, nie jest w konfiguracji tej, którą wam będę pokazywał na koniec, bo to jest ta konfiguracja, w której grałbym, gdybym miał ten okręt już teraz. To jest efekt zagrania kilku, no nie wiem, około 10 bitew, także już wydaje mi się, że jakiś pomysł na grę tym okrętem mam. I to jest taki produkt finalny, jeżeli chodzi o build kapitański i całą gamę ulepszeń, także wydaje mi się, że to, co ja wam tu zaproponuję, będzie w miarę optymalne. No i widzicie tutaj ostatnie minuty już bitwy, także ja sobie pozwolę teraz przełączyć na widok kapitana. I teraz tak, jak widzicie, może to powiększę troszeczkę, o, żeby było wszystko ładnie widać. Jak widzicie, rozdane mam 17 punktów. W tym momencie
Muszę. O, tutaj mamy czas działania materiałów eksploatacyjnych. To jest 134,5 sekundy dla dymu i 132 sekundy dla hydro. Można to jeszcze podbić, bo spójrzcie, jak mam rozdane tutaj materiały, znaczy przepraszam, ulepszenia. Tu jest ulepszenie hydro. Możecie zostawić sobie tutaj to, co ja Wam proponuję, czyli hydro, albo wziąć przeżywalność maszynowni. Tutaj zamiast dymu, jeżeli nie macie tego ulepszenia, to poleciłbym Wam chyba tutaj modyfikację wyrzutni torpedowych. Ale to będzie optymalny wybór, wydaje mi się. W związku z czym niech będzie tak, jak jest. No, dawaj. 17 punktów w tej chwili i takie wartości, jakie mamy. I teraz opcja jest taka. Te perki wydają mi się być tutaj must have. I teraz pojawia się dylemat, bo można to zrobić następująco. Dodajemy tutaj dwa punkty i zostają nam kolejne dwa. Można to zrobić w ten sposób. Jeżeli mamy tego perka, to czas działania materiałów rośnie do 148 i 145 sekund. Przeładowanie pozostaje to samo, 114. Doładowanie nam również będzie działało 132 sekundy. Także no, długo będziemy mogli w tym dymie siedzieć bezkarnie i nikt nas raczej nie storpeduje, biorąc pod uwagę to, że mamy to ruszanie dosyć szybkie i wykrywamy torpedy z 3,5 km. Ale no, ekspert przeżywalności, on w tej chwili ma 350 punktów, będzie miał chyba 400 z tego, co kojarzy, będzie zmiana w tych perkach. Można się jeszcze bawić tutaj w zabijakę, czyli ten perk. On w tym momencie dodaje plus 5 do wykrywalności i ten perk był użyty w bitwie, którą właśnie obejrzeliście, ale póki co z niego zrezygnowałem. Wydaje mi się, że RPF będzie lepszy, bo to jest typowy dedek do polowania na inne dedeki. I to jest jedna opcja buildu, czyli mamy tutaj to i to, ale jeżeli chcemy sobie wziąć inaczej i ja grałem tak właśnie, to jest ekspert przeżywalności i informacja o nadchodzącym ogniu artyleryjskim. Ja grałem w takim setupie, ale wydaje mi się, że ten z tym wydłużonym też jest dosyć spoko. To jest jaka różnica? 134,5, a tutaj będzie ile? 148, 134, 14 sekund. No, wydaje mi się, że to jest i tak długo, a te 10%, no jak chcecie, możecie oczywiście, ale to już jest wasza decyzja. Także jeżeli miałbym ten okręt oceniać jakoś tam w skali od 1 do 10, to dałbym mu jako łowca dedeków bardzo dobra jednostka. Poza tym będzie sobie radził równie dobrze, także daję mu, moi drodzy, 8,5 na 10. Bardzo dobry okręt. Wielozadaniowy, mamy dobre torpedy, dobry zasięg artylerii, możemy palić przeciwnika, jak nie mamy już dedeków do polowania. No, największym mankamentem jest pelotka, ale to wiele okrętów na to cierpi. Ale wydaje mi się, że okręt zdecydowanie warty zakupu. Nie wiem, czy nawet na 9, na 10 bym się nie zaryzykował, ale naprawdę bardzo fajny okręt. Może te 8,5 wystarczy, bo ta pelotka, gdyby była, to już byłoby full dycha. To niech będzie 8,5 na 10, także polecam zdecydowanie. I teraz Wam jeszcze takiego na koniec protipa zdradzę odnośnie robienia regrindów do agencji badawczej. Otóż tak, zasada działa bardzo prosto. Mamy free expa, ja robię to w taki sposób, że regrinduję za free expa najtańszą, jaką dostępną linię mamy w grze, czyli do Harugumo. Robię restart, badam wszystkie okręty do dziesiątki, ale żadnego z nich nie kupuję. Potem jak mija czas na ponowny restart podwójny, bo robię restart podwójny, pojedynczych nie warto. Robię restart podwójny, badam za free expa, nie kupuję. Potem przychodzi, no chyba co 3 miesiące jest to. Znowu restartuję i badam, ale teraz już kupuję. I w momencie zagrania tej jednej wymaganej bitwy tym okrętem dostajemy dwa razy tyle punktów. Niby to jest żadna różnica, ale nie kupiliśmy do jednego regrindu tych okrętów. I możemy po prostu zaoszczędzić kredytów, jeżeli działacie na zasadzie tylko free expa i zagrania jednej bitwy na przykład na koopie. Ja robię to w ten sposób i powiem Wam, że ekonomicznie wychodzi to nawet na plus, także znaczy na plus. No nie jesteśmy w plecy, bo nie kupujemy całej linii znowu od razu, tak? Można to rozłożyć sobie w czasie, kupić ją raz zamiast dwa razy i dostać te same punkty, także tutaj warto sobie o tym wiedzieć. No i cóż, w tym materiale to wszystko, trochę się rozgadałem. Dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia i na razie, moi drodzy.